Patrywacz, by pamięć pozostała, żołnierzom tylko na tym zależy, gdy życie kładą pod ostrze przeznaczenia. Dobrym narodem. Będę mówił o cudzysłowie na razie rewolucji Sołkowskiego. Dlaczego w cudzysłowie? Bo jeszcze oficjalnie ten obiekt takiej nazwy nie nosi, ponieważ Rada Miejska w Kołobrzegu się na to nie zdecydowała. Będę mówił o nim, a najpierw trzeba uświadomić, gdzie ten obiekt się znajduje. To jest mniej więcej w okolicach miejscowości Podczele i Kądzielno, właściwie jakoś już poza granicami administracyjnymi Kołobrzegu, około 2 kilometrów od zabudowy miejskiej. To jest to miejsce strzałką zaznaczone, czyli w pośrodku lasu otoczone tak zwanymi solnymi albo słonymi bagnami. Tak mniej więcej wygląda z lotu ptaka, konkretnie z samolotu, który zeskanował ten fragment Polski parę lat temu. Jak widać, stosunkowo niepozorny obiekt, czworobok nieregularny, o bokach odległości od 70 do 115 metrów. On się składa z ledwo czytelnych spłaszczonych wałów, mniej więcej. Tutaj niestety zdjęcia fortyfikacji polowej nie oddają tego, co jest w rzeczywistości, więc muszą mi Państwo wierzyć. To jest dosyć spłaszczony wał, poprzedzony szerokim i silnie wypłoconym rowem. Różnica pomiędzy dnem tego rowu a szczytem wału to jest około metra. Czyli niepozorny obiekt stosunkowo. Gdyby nie kilka faktów, o których ja chciałbym powiedzieć moi następcy, no trudno by było tutaj mówić o rewolucji, aczkolwiek żeby zrozumieć, czemu ten obiekt wygląda tak, jak wygląda, a jednak twierdzenie, że to jest rewoluta z okresu wojny napoleońskiej z 1870 jest jak najbardziej zasadne, trzeba się cofnąć, to znacznie cofnąć, ponieważ proszę Państwa, Kołobrzeg to jest takie miejsce, które przez prawie 200 lat przyciągał różne wojska. Te wojska wokół Kołobrzegu w okresie nowożytnym budowały fortyfikacje polowe w liczbie dosyć znacznej. Najstarsze relikty to ślady, kartograficzne ślady fortyfikacji polowych wokół Kołobrzegu są związane z okresem wojny 30-letniej, czyli tego wielkiego konfliktu, którego rocznicę wybuchu właśnie w tym roku obchodzimy. Na tej mapie pochodzącej z zasobów sztokholmskiego widać 4 takie niepozorne prostokąciki w okolicach Budzistowa, na tym ciągu piaszczystych wzgórz widać 3 i jeden prostokącik na przecięciu drogi biegnącej w stronę Kołobrzegu z ciekiem wodnym. Co też interesujące, wokół klasztoru w Budzistowie fortyfikacje polowe. Jak widać stosunkowo skromne, niemniej jednak no to była taka wojna dosyć niedużych jednostek. Te 4 ruty wystarczyły, żeby ten cały teren zabezpieczyć. Znacznie więcej informacji, znacznie więcej fortyfikacji powstało w kolejnym konflikcie zbrojnym w czasie wojny 7-letniej. I właściwie znowu mówimy o tym samym terenie, bo znowu największe, najważniejsze dzieła polowe powstały w okolicach Budzistowa. W tym miejscu tutaj jest szczegółowy fragment polskiego obozu warunkowego księcia Wittenbergskiego z 1761 roku. A tutaj mamy mapę wielkiej skali, która pokazuje no, nie tylko skalę tego obozu, który się składał z kilkunastu mniejszych bądź też większych dzieł obronnych połączonych wałem, ale też inne obiekty, tak pruskie w okolicach Lasku Majküle, jak i pruskie albo też oraz rosyjskie w tych poszczególnych wioskach w okolicach
Zieleniewa, Ćwiżyna, Błotnicy, Przedźmina, Rodencina, Stramnicy i też fortyfikacje, ciągłe fortyfikacje broniące przed głównego obozu rosyjskiej armii w okolicach wsi Dygowo, Gostkowo i Stójkowo. Mówiąc o samym pruskim obozie warownym, trzeba powiedzieć, jakiego rodzaju to był obiekt. To były naprawdę silne, mocne. Wały dochodziły do grubości do 3 metrów. Jak widać, były silnie dodatkowo jeszcze umocnione wilczymi obrotami. Tak, to jest jeden tylko z szańców, wcale nie najważniejszy, najsilniejszy, wzmocniony wilczymi dołami i fugasami. To jest najważniejszy moment, w którym fortyfikacje polowe powstawały, bo ich było najwięcej, ale nie ostatni, nie jedyny, ponieważ znowu w 1807 roku w mniejszej skali, ale również sporo obiektów powstało, tak reduty i baterie artyleryjskie zniesione bezpośrednio do obrony, do osłony napoleońskich dzieł zbliżeniowych. Tutaj poszczególne obiekty. Jak i oczywiście również pruskie dzieła obronne, głównie broniące przedmieścia Lębowskiego, ale też znowu ponownie na terenach Blasku i Majpile. Najsłynniejszym obiektem z tego okresu jest to dzieło obronne, czyli Wilczy Szaniec, późniejszy Szaniec Gnajdenała. To znowu nie jest ostatni okres, w którym budowano fortyfikacje polowe, bo już 2 lata później, w 1809 roku, Prusacy, wówczas wojny nie było, aczkolwiek cała Europa była pożarowo-wojenną rozlana. Dlatego też Prusy, bo właściwie niemalże zdemilitaryzowane w wyniku postanowień pokoju Brzyckiego, budowały 4 takie duże obozy warowne, w którym armia swoja mogła się schronić. Jednym z tych obozów był Kołobrzeg i znowu powstały tutaj liczne dzieła polowe, znowu praktycznie w tych samych miejscach. Pozostało i ta cała ciągle wszystkich. Jak widać, od wojny 30-letniej aż po środek wojny polskiej powstawały tutaj dzieła obronne. Proszę Państwa, dlaczego tak szczegółowo mówiłem o historii fortyfikacji polowych z Kołobrzegu, dlaczego ściągnęłem aż po wojnę 30-letnią, żeby Państwu pokazać, że w okolicach Kołobrzegu powstała straszliwa masa dzieł obronnych. To na scenie znacznie większe niż w wielu twierdzach z tej epoki. Ponad 100 takich punktów, poszczególnych dzieł obronnych raczej więcej. Co z tego się zachowało do dnia dzisiejszego? No właściwie tylko jedyny obiekt, to jest to dzieło związane z rosyjską armią Szaniec z 1731 roku w pobliżu Gorzęcina, tutaj zarejestrowany na mapie z tego okresu. No i tak mniej więcej wygląda. Jest bardziej czytelny niż obiekt, który zebrał. Niemniej jednak to jest jedyny obiekt fortyfikacji polowej, który pozostał do dnia dzisiejszego po tych 4 wielkich akcjach budowy fortyfikacji polowej wokół tego miasta. Z tego też można wyciągnąć taki wniosek, że po prostu te ziemie są szczególnie niechętne fortyfikacjom polowym i one się słabo zachowują. No i wiele czynników spowodowało, że ich po prostu tutaj nie ma. Działalność ludzka, jeszcze będę o tym mówił szczegółowo. No ale z tego też wniosek, że wszelkiego rodzaju wieloboczne obiekty, chociażby zachowane w postaci śladu, bądź też cienia, należy po prostu szczególnie pod uwagę wziąć. No i takich obiektów, które są potencjalną fortyfikacją, z którego z tych okolic
no to udało mi się znaleźć po brzegu. Na przykład tutaj mamy taki ładny czworoboczny cień w okolicach wsi Korzystno i Stary Borek. Niemniej jednak, mimo pozornej oczywistości, trzeba taki, każdego rodzaju, każdorazowo taki obiekt trzeba zweryfikować. No i kartografia archiwalna w przypadku tego obiektu jest niekorzystna, bo jak widać, była to stara cegielnia. Każdy z takich cieni niestety trzeba weryfikować. Kolejny mamy bardzo ładny cień w bardzo ważnym miejscu, ledwo widoczny, ale czworoboczny, w okolicach Budzistowa, czyli tam, gdzie od okresu wojny 30-letniej powstawały reduty. Bardzo bym chciał, żeby to była fortyfikacja, pozostało ślad po fortyfikacji polowej. Jednak prawdopodobnie tak nie jest, bo znowu Mestliczba wykazuje w tym miejscu jest niecegielni. Znowu mamy prawdopodobieństwo, że jest to pozostałość po działalności przemysłowej, a nie po fortyfikacji. Takiej informacji było odnośnie tego czworoboczego cienia. Niestety tutaj jest troszeczkę kontrast nie taki jak trzeba, żeby Państwo to widzieli, ale w okolicach wsi Kądzielno widzimy na pszczelnym polu taki czworobok. No i georeferencja map pokazuje w tych okolicach. Mapy z okresu wojen napoleońskich to de facto nie są mapy i jeśli taka zbieżność jest wystarczająca, żeby potwierdzić, że w tym miejscu jest szansa na ślad po fortyfikacji polowej. Tutaj to jest prawdopodobnie ślad po jednej z tych francuskich redut z 1807 roku. Co więcej, późniejsza kartografia nie wykazuje w tym miejscu żadnej instalacji w stylu cegielni, czy też jakiejkolwiek fabryki, albo zabudowy, innej zabudowy, która mogłaby być zniwelowana i taki czworoboczny cień mogłaby dać. Takich wątpliwości nie ma również odnośnie tego tutaj słabo widocznego cienia. Co więcej, ten cień jest również czworoboczny cień jest również widoczny na zdjęciach satelitarnych. Tu widzimy na zdjęciu z Google'a bardzo ładny czworobok. I co to jest za obiekt? To jest mniej więcej tylko szaniec Castor, czyli jeden z szańców zniesionych w 1809 roku. Potwierdza to też mapa z 1834 roku. Proszę Państwa, co z pozostałymi? Co się z nimi stało? No, zjadła je ludzka działalność. Większość z nich, nawet w przypadku tych, które jeszcze były widoczne w okresie w połowie XX, nawet te obiekty, jak ten Hohenberg Schanze z 1809 roku, no, zostały zlikwidowane w drugiej połowie wieku XX. Ten obiekt zniknął pod zabudową mieszkaniową. Większość pozostałych, zarówno takich jak reduta numer 12, czyli ten obiekt w tym miejscu zlokalizowany, jeszcze czytelny na mapie na ostatnim niemieckim Mestliszblatzie, został zlikwidowany przez ogródki działkowe. No i taki był również los większości pozostałych, łącznie z tymi, które wprawdzie przed II wojną światową nie miały swojej formy terenowej, ale można byłoby domniemywać, że tak jak reduta Castor mógłby się do dnia dzisiejszego ich ślad w postaci cienia na zdjęciu lotniczym zachować. I tak reduta Poluxa, czyli bliźniak reduty Castor, znikła pod zabudową działkową, podobnie jak wszystkie sąsiednie. Proszę Państwa, przejdźmy teraz do nas interesującego obiektu. Jak wykazać, że to faktycznie jest obiekt fortyfikacji polowej? Udało mi się nałożyć kilka map archiwalnych. Zacząłem od map z okresu wojny siedmioletniej. Niestety te z czasów wojny 30-letniej są już ekstremalnie niedokładne. Do referencji nie da się zrobić. Te mapy pokazują, że w tych okolicach znajdowało się kilka dużych i ważnych fortyfikacji polowych, ale one się albo trzymały tego skraju tej wysokiej
wysokiej ziemi, czyli z kraju tego solnego bagna, i to były reduty pruskiego obozu warownego, albo się ciągnęły wzdłuż brytów nadmorskich. Ten teren na większości map jest niczym nieobsadzony. Różnice robią wyłącznie mapy rosyjskie, mianowicie tutaj jest konkretnie mapa z Uranu Masłowskiego, który pokazuje tutaj jakieś dzieło obronne wzniesione przez dla osłony oddziałów regimentu Piackiego, który w tym miejscu walczył. Tutaj zrobię krótką dygresję. W listopadzie badaliśmy inny obiekt związany z regimentem Piackim, czyli Aproszę, obsadzoną przez żołnierzy. Wracając do samego obiektu, to dzieło obronne nie może być jednak, to dzieło, które nas dzisiaj sprowadziło, nie jest na pewno pozostałością po tym zarejestrowanym przez mapę opublikowaną w dziele Masłowskiego, ponieważ to tutaj jest kleszczowym, otwartym dziełem obronnym, a tu mamy wyraźnie czworowo zamknięty. Żadna z dotychczasowych przeze mnie znalezionych map, również z okresu 1807 roku, nie wskazuje w tym miejscu żadnego dzieła obronnego. Wszystkie te mapy albo wskazują którąś z redut wniesionych jeszcze w czasie wojny siedmioletniej na plaży, ewentualnie te dwie reduty zlokalizowane już w okolicach Kądzielna. Również nie można tego pomylić z żadnym z obiektów powstałych w 1809 roku. Tutaj jest mapa z 1822 roku. Najstarsza mapa pokazująca ten obóz warowny po prostu w tym miejscu nie wykazuje istnienia żadnego dzieła obronnego. I z jakim obiektem w takim razie można to dzieło obronne wiązać? Prawdopodobnie jest to pozostałość, znaczy prawdopodobnie, nie chcę wyprzedzać, chociaż tak już wszyscy zapewne wiedzą, że to jest pozostałość po polskim obozie, ale dotychczasowe mapy, które znałem i z których korzystałem, wskazują istnienie tego polskiego obozu znacznie dalej niż miejsce, które nas dzisiaj tutaj sprowadziło. Mianowicie w okolicach blisko wsi Żelen, czyli mniej więcej około 800 metrów na wschód od miejsca lokalizacji reduty. Wszystkie mapy, zwłaszcza te, które są przechowywane w zasobach pruskich w Sztab Bibliotek w Berlinie, obóz polski w tym miejscu lokalizują. Jedyna mapa, która idealnie w tym miejscu właśnie lokalizuje obóz polski, pochodzi z zasobów Biblioteki Narodowej w Paryżu. I tutaj georeferencja tej mapy z współczesną i z tym stanem igarowym nie pozostaje w większej wątpliwości. W tym miejscu lokalizowany jest obóz polski. Proszę Państwa, tak więc jeśli chodzi o kartografię archiwalną, z jednej strony widać, że w fortyfikacji polowej wokół Kołobrzegu w przeciągu okresu nowożytnego powstało bardzo dużo takich, które są ewidentnie bez najmniejszej wątpliwości takich, które da się łatwo zidentyfikować jako fortyfikację polową bezpośrednio, tylko i wyłącznie na podstawie ich wyglądu, poza jednym obiektem nie ma. Dlatego też wszelkiego rodzaju, tego rodzaju obiekty, jak ten znaleziony przez Roberta i Olafa, należy po prostu szczególnie ostrożnie badać. Ta analiza, którą przedstawiłem, wykazuje, że z jednej strony w tym miejscu nie było w okresie rewolucji przemysłowej w XIX wieku, nie było żadnej innej instalacji, nie było tutaj żadnego śladu po działalności ludzkiej. Z drugiej strony ta mapa również pokazuje, że obóz polski jak najbardziej w tym miejscu był zlokalizowany.
przejdę teraz do ostatniej rzeczy, nieco może nie tyle związanej z kartografią, co z nazewnictwem. Jak już wspomniałem na początku, na razie nazwę Reduta Słupkowskiego należy w cudzysłowie podawać, bo jeszcze jest nieoficjalna. Niemniej jednak jak najbardziej jest to zasadne, żeby taką nazwę wprowadzić, ponieważ po pierwsze mamy lokalną tradycję. Fortyfikacje polowe generalnie nie nazywano nazwami dotyczącymi konkretnych ludzi. I to jest norma niemalże ogólnooświatowa, aczkolwiek kołobrzeska tradycja każe pokazuje takie analogie, ponieważ wspomniany Wilczyszaniec został po okresie wojen napoleońskich jeszcze przed jego rozbudową w formie murowaną nazwany Szańcem Gneisenau. Innymi słowy, skoro Gneisenauowi można było nazwać na cześć Gneisenaua dzieło polowe, w związku z tym jak najbardziej na cześć Słupkowskiego, to którego pozostałości zostały odnalezione również. A czy to jest reduta? No, każdy czworobok, który jest pozbawiony bastionów, czyli instalacji służących do ostrzału flankowego, jak najbardziej jest redutą. Trzeba tylko i wyłącznie udowodnić, że ten czworobok, czworoboczny obiekt ziemny jest jak najbardziej związany z wojskiem. To nie jest moja rola, to jest rola już moich następców, a konkretnie to była rola Olafa Popkiewicza, który tutaj się z powrotem objawił i który tam w środku jak najbardziej znalazł bardzo mocne, twarde, chociaż niekiedy zardzewiałe dowody na obecność wojsk polskich. Z mojej strony to tyle. Dziękuję bardzo. Gdy życie kładą pod ostrze przeznaczenia, dobrem narodu jego cenę się mierzy.